Ponuro, ciemno, jesień przyszła. No więc trzeba się jakoś ogarnąć z poranną kawą. Żadne ekspresy, po prostu Jakobs, Kronung. Krótko, szybko. Wyciągamy, jeszcze człowiek może być zaspany. Wystarczy tylko włączyć wodę, niech się zagotuje. Jak już się woda zagotuje, czajnik wyłączy, to żeby nie wrzątkiem, ale dopiero bierzemy kubek. Wspaniały tata. Trzeba sobie co rano przypominać, ciężko. Jedna płaska łyżeczka kawy Jakobs. Tak normalnie to ja wolę oczywiście sypaną, mieloną, ziarnistą. Tak, najwspanialszy tata świata, rewelacja. No i zalewamy wodą do krawędzi tej łyżeczki, nie więcej. Bo no jak to się brzydko wyrażę, potem zacznie się chcieć w drodze do pracy, więc lepiej pęcherza nie nadwyrężać. Mleko. I tyle. Taka kawa z samego rana. Przynajmniej mnie stawia na nogi. Jeszcze jakieś suplementy diety można ją popić. Bardzo smaczna, bardzo dobra. No i tak, Jakobs Kronung, mleko 2%, świeże, pusty kubek w zlewie, koniec.